Cześć, witajcie, z tej strony Rex z kosmosu i witam was po długiej przerwie. No w sumie nikogo to nie obchodzi, nikt mnie nie ogląda, bo za trzema osobami nara. Nie no dobra, żartuję. Dzisiaj zrecenzuję dla was film LEGO Przygoda 2. Nie, w kinie byłem dosyć niedawno, bo w niedzielę, kiedy to nagrywam, jest poniedziałek. Więc w sumie no to dawno. No w sumie jeden dzień. No i jak moje wrażenia po filmie? Film był bardzo fajny. Było więcej easter eggów niż w dwójce. I to tyle z części materiału bezspoilerowego. Bo teraz, jeżeli ktoś z was nie oglądał jeszcze tego filmu, czyli LEGO Przygody Dwójki, niech teraz ten film wyłączy. A ci, co już oglądali, albo chcą spoilery, zapraszam. W filmie było masa easter eggów. Szczególnie było przy tej scenie z randką Batmana i Królowej Wisimi. Było tam, Batman wymieniał aktorów, na przykład Bena Afflecka. To było bardzo fajne. I w ogóle ja tylko się na sali kinowej śmiałem, co mnie bardzo zaskoczyło. Dzieci to mówiły już takie młodsze ode mnie. Kiedy, mamo, się to już skończy? Kiedy? A ja to tak śledziłem zapartym tchem. Bardzo mnie zawiodło też, że postacie tutaj z Krainy Oz pojawiły się na bardzo krótki moment. No i tak samo jak pan Kredka i inne postaci z LEGO The Minifigures. No i Rex. Rex Niebezpiecznik. Jest to po prostu... Bardzo mnie zaskoczyło to, kim on tak naprawdę jest. Nie będę wam teraz opowiadać tak ogólnie historii Rexa, bo planuję zrobić filmy z serii Kim jest z LEGO Przygody 2. No i tak ogólnie to jedyne, co mam teraz na chwilę obecną powiem, że możecie się tego już niedługo spodziewać, tych filmów z Kim jest z LEGO Przygody. A tak ogólnie no to bardzo mnie zaskoczyło, że Rex był w tym filmie badassem. No to po prostu mózg mi wyleciał do kosmosu i wrócił. Tak kapujecie, bo to Rex, a ja jestem Rexem z kosmosu. Ha, 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 ale śmieszne. Nie, to nie było śmieszne. Bardzo czekałem z niecierpliwością wręcz na ten film. Kiciarożek przesunął się. Dobra, Rex jest twardziej logiczna. To ty, Rexie, idź. Nie wiem, to będzie taka zrujnowana. O, to będzie lepsze. Delego mówi. No to tło zrujnowane. Bo ja się nie chciała przesunąć. Dobra, to nie będzie. Może uda się jeszcze naprawić dalej. Nie wiem, mamy też, to będzie Rex. Szkoda, że raptorków mało było w tym filmie. Nie miało jakiejś większej roli, tylko po prostu służyły temu Rexowi, jak ślepe. Smutne. I ogólnie z tego, co widziałam, miał inny kolor w filmie. Nie wiem, czemu LEGO postanowiło zmienić ten kolor. Szkoda też, że astronauci Benka byli tylko na sekundę w filmie, gdy Królowa Wisimi śpiewała tą swoją piosenkę Not Evil, czy coś takiego. Nie wiem, to chyba ta piosenka nazywa się Not Evil. No i tam pokazała tego ekipę Benka. No i był związany easter egg z serialem Kiciarożek.
z Cartoon Network, a mianowicie na sekundę, to już było widać w trailerze, pojawił się piesiorożek. Na sekundę, szkoda wielkie. Fajny był też ten Armamagedon, co jest połączenie słów Armagedon i mama. Jest to po prostu kompletnie apokalipsa w świecie Lego. Końcówka była po prostu super, gdy ten ojciec tego dziecka mówi: kochanie, gdzie moje gacie? No to było po prostu epickie, wyśmiałem się wychodząc z kina po prostu. Nie mogłem przestać. Fajne były też relacje z siostrą. No i niefajne już było zamienienie taty na mamę. Bo w pierwszej części mieliśmy tatę, a mama tylko się odzywała. A teraz mam mamę i tata się tylko odzywa. W ogóle jest dużo tutaj scen przerobionych z jedynki. No dobra, już wam cisnę tych spoilerów. Możecie się spodziewać kolejnych filmów u mnie na kanale. Już niedługo. Do usłyszenia. Trzymajcie się i cześć. Ja byłem Rex Kosmosa.